Rozstrzyga się, gdzie nas odeślą, do Rosji czy do Lwowa. Wyrzucili oficerów znowu. Tajne. Odbyła się rewizja wszystkich oficerów. Zabrali mi nóż, latarkę i busolę. Nowe porządki, terror, strach, śmierć. Dużo, dużo śmierci. Życie nagle przestało być coś warte. Każdemu, kto mówi po polsku, kula w łeb. Uciekinierów zachodnich terenów ograbić i rozstrzelać. Policjantów mordować. Wprowadzamy nowy komunistyczny ład. Zabicie człowieka to nic, to było na porządku dziennym, bez przerwy mordowano ludzi. To już włosy wychodziły tak, że mama, ja miałam warkocze, to mama mi obcięła krótko włosy, bo mi strasznie wypadały włosy, po prostu garściami wychodziły, widocznie z tego przerażenia. Kiedy Niemcy podali do wiadomości publicznej, to tam sprowadzili komisję międzynarodową lekarską, która pracowała 3 dni. Komisję niemiecką, którą kierował pan profesor z Wrocławia i czynili starania o udział Polskiego Czerwonego Krzyża. Londyn zaraz po ogłoszeniu przez Niemców tej wiadomości jednak zajął pozycję ostrożną, ale ze wskazaniem na Rosjan. To znaczy, że zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, zresztą właśnie do Czerwonego Krzyża w Genewie, o powołanie komisji. Wysłano tak zwaną komisję techniczną, która absolutnie nie miała brać udziału w żadnych propagandowych sprawach niemieckich, natomiast miała dokonać ekshumacji i badania ciał pod względem, powiedzmy, identyfikacji ich, bo każdy Czerwony Krzyż na świecie od I wojny światowej prowadzi biura informacji i poszukiwań dla rodzin. I chodziło o zidentyfikowanie jak największej ilości ciał, a ponadto stworzenie list dla tych rodzin, żeby one, no, wierzono, kiedyś to miejsce mogło odnaleźć. Już przy odlocie oraz w ciągu całej bytności byliśmy formalnie otoczeni aparatami fotograficznymi i filmowymi, stanowiącymi istną plagę. Jeszcze podczas podróży zarządziłem, aby przedstawiciele PCK trzymali się zawsze razem. Nie wdawali się w niepotrzebne rozmowy z Niemcami. Nie siadali z nimi przy jednym stole. I przy zdjęciach tworzyli zawsze grupę zwartą i o ile możliwe oddzielną. Międzynarodowa komisja to nie była komisja Czerwonego Krzyża, tylko to była komisja tworzona przez Niemców. I ona obejmowała lekarzy z krajów, które albo były neutralne, albo były po stronie niemieckiej. Autorytet tej komisji był znacznie niższy, dlatego, bo to byli ludzie z krajów, które zależne były od Niemców. Dlatego Niemcy sprowadzali do Katynia szereg najprzeróżniejszych ludzi, począwszy od kilku literatów. Przeprowadzono badania na miejscu i ustalono, że na 15 kilometrze drogi Smoleńsk-Witebsk znajduje się tuż koło drogi Lasek-Kozie Góry, a w lesie tym w odległości paruset metrów od drogi cały obszar ukrytych mogił, obsadzone paroletnimi sosenkami, zasadzonymi tuż po egzekucjach dla zamaskowania terenu, obejmują zwłoki żołnierzy polskich, prawie wyłącznie oficerów. Jak dotąd bowiem wszędzie, gdzie zasadzone są młode sosenki, napotykano trupy Polaków. Mówiąc o Katyniu, powinno się podkreślić to, co podkreślił pan Andrzej Przewoźnik. Heroiczność prac Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża w roku 1943.
to ona dokonała ekshumacji, badań i utworzenia pierwszego polskiego cmentarza w Katyniu. Podkreślam, w roku 1943. Pan Kazimierz Skarżyński napisał dokument, który był raportem wysłanym do wszystkich osób kompetentnych, do Polskiego Wywiadu Armii Krajowej i przez Wywiad Armii Krajowej do władz polskich na Zachodzie i poprzez nie do osób funkcyjnych w Wielkiej Brytanii i w USA. A więc jest to dokument szalenie ważny. I był to człowiek, który w sposób rzetelny i bardzo rzeczowy to opisywał, to co tam prowadzono i te prace. Kiedy poznał prawdę, kiedy to udowodnił, musiał się ukrywać. Nie tylko NKWD go ścigało, ale służby bezpieczeństwa PRL-u. Dzięki podpowiedziom różnych ludzi pan Skarżyński potajemnie wyjechał z Polski, przeżył. Tak samo dr Wodzyński. O jakiejś determinacji ich świadczy fakt, że dalej działali w tym kierunku, żeby ta zbrodnia została ukarana i wyjawiona. A dr Wodzyński, który zmarł w Anglii, jego prochy z trudem było przywieźć do kraju. Co więcej, nie mógł się ukazać nekrolog w Tarnowie, że był pogrzeb tego człowieka. Taka nienawiść do osób, które ujawniły zbrodnie. Rano znaleźliśmy się w Berdyczowie. Równina wielka. Pola, pogoda ładna, głodno. Około 4 rano powieziono nas dalej. Śniłem o Marysi i Bożence. Nasz kierunek podróży zmienił się znowu. Gdzie jedziemy, nie wiadomo. Mapa się skończyła dawno. Problem katyński był zawsze wielką sprawą dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Ta sprawa była tematem tabu, nie rozmawiało się o tym, a ludzie do nas pisali. Pisali, szukali grobów sobie bliskich. Występowaliśmy do Czerwonego Krzyża Rosyjskiego, nie, ZSRR w Moskwie, o informacje, o poszukiwania. Otrzymywaliśmy zawsze odpowiedzi negatywne. Nie odnaleziony na terenie ZSRR. Takie były odpowiedzi. Tu, w Lesie Katyńskim, jesienią 1941 roku zostało rozstrzelanych przez hitlerowskich potworów 11 tysięcy jeńców polskich, żołnierzy i oficerów. Wojowniku Armii Czerwonej, pomści. Ja miałam 12 lat, kiedy w 1939 roku wybuchła wojna. Z tym, że ojciec został zmobilizowany, bo on był kierownikiem szkoły powszechnej, jak się wtedy nazywała. No i wyjechał, bo Brześciu był jego pułk, więc pojechał do Brześcia. No i już więcej ojca nie widziałam. Ja miałem około niecałe 3 lata, kiedy ojciec z Warszawy wyszedł, zgłosił się do mobilizacji. Czyli wydaje mi się, że pamiętam pożegnalny obiad. Pod stołem się bawiłem i coś, atmosfera była napięta i tak to wyglądało. Ale to jest jedyne wspomnienie, jakie mam o ojcu. Ojciec urodził się w 1897 roku. Chciał zostać zawodowym wojskowym. Po wybuchu wojny wysłał żonę wraz z dwojgiem dzieci do znajomych do Chojna pod Chełmem.
Odjeżdżając, obiecał żonie rychły powrót. Niestety nigdy już do rodziny nie wrócił. Po zdobyciu benzyny podążył za kolumną rządową. Dotarł wraz z nią do granicy rumuńskiej, skąd jednak zawrócił z powrotem, nie chcąc zostawiać żony i dzieci bez opieki. W drodze powrotnej zatrzymał się po Ołyce i tam w drugiej połowie września został zaaresztowany przez bolszewików. Dotarła do jego brata w Ołyce wiadomość, że jest wwieziony do niewoli w głąb Rosji wraz z prośbą o opiekę nad żoną i dziećmi. To było lato 1943 roku. W Warszawie wychodziła Gadzinówka, Nowy Kurier Warszawski. I ta Gadzinówka natychmiast po wszczęciu akcji propagandowej przez Goebbelsa zaczęła publikować listy zwłok zidentyfikowanych w Katyniu. Zresztą nie była to jedyna gazeta, także krakowska Gadzinówka to publikowała. Także w tym momencie właściwie wszyscy czytali te listy. No i pewnego dnia mama znalazła na liście nazwisko ojca. Mój ojciec nie był na liście, bo on nie był odkopany wtedy, bo tam wszystkich grobów nie odkopali. I w związku z powyższym moja mama jeszcze w latach 50. myślała, że ojciec żyje, ponieważ doskonale znał język rosyjski. No i że on gdzieś tam w tej Rosji jeszcze jest, ponieważ nie miała żadnych dowodów, że on nie żyje. Myśmy nie mieli już takich złudzeń, jak może ci ludzie, którzy tutaj tylko w tej dawnej, tej generalnej guberni byli, bo jeszcze wydawało im się, że może coś tam. A tutaj no, wiedzieliśmy, że już Sowieci są tak bezwzględni i tacy okrutni, że każde morderstwo to dla nich jest normalna sprawa. Spanie nie było dobre. Zimno. Mam ciekawe sny. Trudno je zrozumieć. Nieboszczyk, kościół, goście. No i oczywiście jedzenie. Zimno jak diabli. O 10:00 wyładowano nas z wagonów i załadowano do wagonów kolejki wąskotorowej. Maryś, żebym mógł ci dać znać, że żyję, byś nie musiała się martwić, żeby ta podróż się skończyła. Kłopotliwa była sytuacja Biura Informacji Polskiego Czerwonego Krzyża w owym czasie. Po pierwsze, nie wolno było pisać, że w Katyniu. Nie wolno było pisać, że my wiemy, że to w 40 roku. I odpowiedzi dla rodzin, bo rodziny pisały do Polskiego Czerwonego Krzyża, były takie enigmatyczne. Dokumentów nie znaleziono, jeszcze trwają poszukiwania, przeciągano tą sprawę. No muszę powiedzieć, że smutna była rola pracowników PCK, którzy no mieli na karku cenzurę i nie mogli powiedzieć wprost, no nie możemy powiedzieć prawdy. W latach 46-49 pod budynek Czerwonego Krzyża zajechały dwie ciężarówki typu wojskowego i weszli na sam szczyt i stamtąd wyrzucali wszystkie dokumenty archiwalne. W 1988 roku postanowiłem zatrudnić archiwistę i codziennie tam do archiwisty zaglądałem. Ja powoli idąc do niego kopnąłem jakąś teczkę leżącą na podłodze. Niechcący oczywiście, pochyliłem się, podniosłem tą teczkę i czytam. Teczka szara, zasznurowana, w dobrym stanie. Dokumenty finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Podaję mu, a widzi pan, w jakim dobrym stanie teczka. A on zachował się jak klasyczny archiwista. Przejął ją ode mnie i natychmiast otworzył. Otworzył tą teczkę i zbladł.
oczka mu zaczęły biegać nerwowo. Ja mówię, co się stało? Panie dyrektorze, to jest lista katyńska. Patrzyliśmy na siebie, siebie nie widząc. Ja mówię, niech pan kończy pracę. Ustalamy, nic pan nie widział, nie słyszał i nic pan nie wie dopóty, dopóki panu nie powiem, że może pan, grozi panu, mnie i nam olbrzymie niebezpieczeństwo. Wiemy, o czym mówimy. Strona Związku Radzieckiego, prokuratura zgodziły się na wysłanie ekipy polskiej, polskich ekspertów do Charkowa i do Miednoje. W Charkowie leżą zamordowani jeńcy z obozu jenieckiego w Starobielsku. Natomiast w Miednoje jeńcy z obozu w Ostaszkowie Obutwer. Do nas, do Biura Informacji i Poszukiwań PCK należy ustalanie losów i poszukiwanie mogił wojennych. Także kierownictwo wystąpiło, aby biuro wziął udział przedstawiciel PCK. I w tym momencie, trwało to bardzo szybko, prezes Zarządu Głównego PCK ówczesny wezwał mnie i poinformował, że zostałam wytypowana i chcę, żebym ja pojechała w tej grupie ekspertów. Uznałam to za takie jakieś wyróżnienie, bo jednak po tylu latach, od 1943 roku, była to pierwsza ekipa Polaków, która udaje się na tamten teren. Było ogromne wyzwanie, dlatego że jechaliśmy w niewiadome. Nie wiedzieliśmy, co znajdziemy, czy znajdziemy. Wyczuwa się jakieś naprężenie. Krążą jakieś wieści. Możliwe, że wrócę do Polski i do ciebie, Marysieńko, moja najdroższa. Jakiś niepokój ogarnia mnie o ciebie. Nie umiem sobie znaleźć miejsca. Znowu pogłoski o wyjeździe, ale nie wiadomo, w co wierzyć. W każdym razie jestem optymistą. Wydaje mi się, że w człowieku coś jest takiego. Ma postawiony cel, że musi. W krótkim czasie i musi to zrobić, musi tu być, musi, nie może wyjechać wcześniej. To jest taka siła się wytwarza, człowiek nie czuje bólu, rozpaczy, może później to do niego dojdzie, ale postanowiliśmy do końca być w jednym i drugim miejscu. Praca nasza w tych dwóch miejscach w 100% potwierdziła, że tam w tych dwóch miejscach leżą zamordowani polscy jeńcy wojenni. Tutaj znajdują się kartoteki, które zostały stworzone przez pracowników biura na podstawie dokumentów przekazanych przez rząd Rosji i Ukrainy. Na kartach tych znajduje się informacja, że jeńcy obozów w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku zostali przekazani do dyspozycji NKWD, bądź też istnieje dopisek komendanta obozu, że odeszli, ubyli z obozu. Nie ma informacji, co się stało z nimi dalej, lecz taka informacja wskazuje nam, że zostali następnie zamordowani w którymś z miejsc kaźni. Nasze prace, podobnie jak i prace Komisji Technicznej, nie napotykały, powiedzmy sobie, róże na drodze. I Niemcy na początku przyjęli chętnie, ale potem, kiedy widzieli, że nie wykorzystają do celów propagandowych, nie ułatwiali im prac ani życia. A tym bardziej nie ułatwiali nam tego Rosjanie w roku 1994-1995. W Katyniu wszystko ze sprzętu, co się mogło psuć, to się psuło. Jeżeli woda mogła nie dotrzeć, to nie docierała. Kiedy wracaliśmy po całym dniu pracy,
to w hotelu była tylko woda zimna. Włączano gorącą wodę tylko w niedzielę, kiedy myśmy jej na dobrą sprawę aż tak bardzo gorącej nie potrzebowali. Natomiast wracając po całym dniu z upału, z prochu, z odoru, który pracował, był na miejscu, brakowało, więc radziliśmy sobie w różnym przemyśle sposoby własnym suntem, żeby się wymyć z tego brudu, który tam na nas osiadał. Czasami człowiek w czasie przerwy szedł już poza teren tego naszego cmentarza, tak zwany polski teren, i szedł po prostu do lasu, przejść się, to można było napotykać czaszki na wierzchu. Tośmy podnosili głowy, żeby patrzeć na drzewa. Przez 2 lata tam pobytu w tym lesie nie widzieliśmy ani jednego ptaka w tym lesie, ani jednego ptaka przelatującego nad tym lasem. Straszliwy to las, straszliwy. W Miednoje, w tym wyznaczonym terenie, tam wytworzyła się, z uwagi na temperaturę, która tam potrafi być długo, długo zima, jak również i na rodzaj gleby, taka warstwa woskowo-tłuszczowa, która zachowała szczątki w stanie często nawet... Oj, to jest okropne, ale w stanie, gdzie były części biologiczne. Nawet krew. Jedziemy do Starobielska. W drodze powrotnej, przed Trębowlą, ubiera nagle w autokarze jedna z uczestniczek pielgrzymki. Przyjechała, by pożegnać brata. Pożegnała, ale serce nie wytrzymało. Za dużo jak na jedną osobę. Takie to dzieje Polski, takie to ciężkie losy Polaków. I to się wszystko splata i wreszcie pęka. I pękło serce i już jej nie ma. Wywożą, Marysieńko moja kochana, wywożą coraz mniej nas. O 1:30 pociąg ruszył. Godzina 12:00. Smoleńsk.